Debiut idealny. Duszan Wlachowicz i Denis Zakaria z bramkami w meczu z Elasem El Verona. Juventus wraca do top 4 Serie A. Mediolan jest czerwono-czarny. Milan pokonuje Inter w derbach po dublecie Oliviera Giroud. Oprócz tego Roma wściekła na sędziów. Atalanta niespodziewanie przegrywa u siebie Kaliari. a do Serie A może wrócić nasz stary dobry znajomy. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo, amici sportivi. Poniedziałek, 7 lutego 2022 roku. Dzień dobry, błąd lunedì. Rozpoczynamy nowy tydzień, rozpoczynamy nowy tydzień z włoską piłką nożną, od której w tym tygodniu, w najbliższych dniach nie odpoczniemy. Dzisiaj Salernita na specja, od jutra ćwierćfinały Pucharu Włoch. Ale może to i dobrze, sporo emocji, sporo się działo również w miniony weekend, drodzy amici sportivi. W związku z tym porozmawiajmy o tym, co tam wydarzyło się na Półwyspie Apenińskim. Zaczynamy od słowa dnia, a dzisiaj przyda nam się rozumienie słowa ezordio. Ezordio to po włosku debi początek. Również w świecie Kalcio mieliśmy kilka debiutów w tej 24. kolejce Serie A. Ezordio zaliczyli m.in. Duszan Wlachowicz, Denis Zakaria, ale również też Boga czy Michailas Atalanty, kilku innych zawodników oczywiście, również w pomniejszych zespołach. W związku z tym to słowo pada co najmniej kilkukrotnie w dzisiejszej włoskiej prasie i warto je rozumieć, warto je znać. No to co? Zaczynamy od primo Piano, ale nie dzisiejszego, wczorajszego. Sięgniemy do niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych, zanim to... Dzień Dzięki serdeczne za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym filmem. Na dobry tydzień, na dobry początek, na dobre esordio tego tygodnia. Z pewnością to się przyda. Zapraszam serdecznie. Primo Piano, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie La gazety dello Sport, oraz dziennik Il Romanista. Wczoraj okładki wyglądały w ten sposób. Królował na nich bez zaskoczenia Olivier Giroud. Na jedynce Tutto Sport widniało po prostu jego nazwisko. Obok tarczy Scudetto, Corriere dello Sport, Diavolivier, diabelski Olivier Giroud, Il derby sei tu. Giru, derby to ty. To już rymowanka na okładce Gazety dello Sport. Do dziennika Il Romanista po meczu Rome z Jeną. Słuchajcie, strach było zaglądać, ale zrobimy i to. Fate ride. Śmiechu warte. To hasło, na którym, czy nad którym pojawiają się, jak widzicie, dwie migawki. Jedna z meczu Rome, sytuacja tam jego. Abrahama, a obok ujęcie z meczu Milanu. Starcie Giru z Sanchezem. Pisaliśmy o tym wczoraj zresztą na naszym fanpage na Facebooku. Rzymska redakcja, w skrócie mówiąc, uważa, że sędziowie traktują Kluby nierówno, odmiennie oceniają analogiczne sytuacje boiskowe ze szkodą dla Romy. O tym też dzisiaj troszeczkę powiemy. I może zacznijmy w ogóle właśnie od meczu Giallo Rossi Rossi, drodzy amici Sportivi. Roma Genoa, 0 do 0. I choć pierwsza połowa tego nie zapowiadała, to w drugiej czekała nas, zwłaszcza w końcówce wybuchowa mieszanka emocji, no to zerknijmy do gazety Dello Sport, a tam opisany mecz zajął się tym tematem pan Andrea Pugliese No i cóż, Zaniolo z raju do piekła, taki tytuł nosi jego artykuł. Długo bezbramkowy remis, później magiczny gol dobrze grającego Zaniolo w doliczonym czasie gry Anulowany jednak przez sędziego po weryfikacji VAR z uwagi na faul samego Abrahama. Zaniolo wyrzucony z boiska zapyskówki pod adresem sędziego. Wielka polemika. Jose Mourinho powiedział po meczu: Jesteśmy zbyt mali i bezsilni wobec systemu. Gdyby chodziło o Lautaro, Kieliniego albo Ibrahimowicza, nigdy by to się nie wydarzyło. Jeśli arbiter i VAR się nie pomylili, to nie jest już piłka nożna, powiedział Portugalczyk. Innego zdania był trener Genoi Aleksander Bles. Incytowany w tym samym artykule, on powiedział, decyzja sędziego była prawidłowa, faul był ewidentny. Od razu zerknijmy na noty, bo widnieją na tej samej rozkładówce Roma na 5,5, Genoa na 6, najlepszy w Romie Kitarian z notą 6,5, zaś w Genoa Sturaro z taką samą oceną. Zaniolo otrzymuje 5,5, na co wpływ oczywiście miała czerwona kartka, którą obejrzał w tym meczu. Jeżeli zastanawiacie się, czy może wystąpić w Pucharze Włoch, w meczu z Pucharu o Puchar Włoch, tak, może kartka dotyczy wyłącznie ligi. No to co? Corriere dello Sport i statystyki. Sięgnijmy, Roma 23, Genoa 10, to strzały w sumie, ale co ciekawe w strzałach celnych 3 do 3. No właśnie, tylko 3 celne strzały Romy przy 23 w sumie, to przypomina nam trochę Romę z początku sezonu, kiedy to obrazek był podobny. Posiadanie piłki 63 do 37% podania, Roma 479, Genoa 284, ale uwaga, tylko 57% podań Genoi celnych. To fatalna wręcz dokładność. Widać było, że to inna Genoa, to prawda, że chce, ale brakowało jej ewidentnie jakości. Piłka nieraz plątała się pod nogami yy, piłkarzy Genoi. Genoa też, też dużo częściej faulowała. 23 do 8 w nieczystych zagraniach to bardzo dużo. Ponad 20 fauli w ekipy Rosso -Blue. Według Corriere najlepszym graczem był Mkhitaryan, najsłabszym Tami Abraham. On dostaje tylko piątkę. Mourinho płaci rachunek VAR, głosi artykuł w Corriere, które przy okazji jak widzicie, wstawia zdjęcie wokalisty zespołu Maneskin, obecnego na trybunach. Jeżeli słuchacie Maneskin, warto wiedzieć, że Damiano Dawid jest zagorzałym romanistą i dlatego w Wczoraj, czy w, oczywiście w weekend, pojawił się na, na trybunach. Um. Zajrzyjmy do dziennika Il romanista. Ja wiem, mamy ci sportivi, bo regularnie dostaję od was ostatnio, zwłaszcza sporo wiadomości o tym, że powinniśmy pomijać ten dziennik, że to jest parodia, nie dziennik, że to już przestało być śmieszne, że powinniśmy odłożyć go na półkę, ale z uporem maniaka będę powtarzał: są wśród nas również kibice, tifosi, romy, którzy życzyliby sobie zerknąć na perspektywę tego dziennika, w związku z tym nie zaglądamy do niego aż tak często, ale warto wiedzieć, co gdzieś w obozie dialorośich się dzieje, jak te nastroje wyglądają. W związku w związku z tym bez zbędnego rozdłubywania tego tematu, bo sporo emocji w wczorajszym wydaniu Dziennika Il Romanista. Sięgnijmy, zobaczmy i po prostu miejmy tego świadomość. Questo è un altro sport, to już inny sport, to słowa José Mourinho, które są cytowane wczoraj w wydaniu Dziennika Il Romanista. No cóż... José Mourinho był wściekły i jest wściekły na arbitrów. Zresztą sporo też obrazków z Nicolo Zaniolo, jego reakcji po golu. A jak za chwil, kilka chwil zobaczycie, to zdjęcie obejmującego go José Mourinho trafia dzisiaj na okładkę wydania dziennika Il Romanista, dzisiejszego wydania. Oprócz tego, osobny artykuł wczoraj poświęcony w dzienniku Il Romanista w ogóle sędziów, sędziom, arbitrom pan Pierrotori wypomina wszystkie analogiczne sytuacje z tego sezonu, w których sędziowie nie interweniowali, a powinni byli, jeżeli mielibyśmy mówić o równym, jednakowym traktowaniu. Pan Torli wraca między innymi do meczów z Udinezem, Milanem, Juventusem, wymienia przypadki, które w jego opinii są dowodem na nierówne i krzywdzące traktowanie Romy ze strony arbitrów. Że to wręcz działanie wymierzone w Romę. Sporo emocji, sporo kontrowersji, ja oczywiście zapraszam do dyskusji, jak wy to postrzegacie, trochę już poczytałem na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie dzieliliście się, czy chociażby na Twitterze. Podsumuję to tak, na pewno Genoa nowa, odmieniona. Widać, że projekt jest. Widać, że projekt potrzebuje takiego odpalenia, ale coś tam się dzieje, brakuje jeszcze jakości. Z drugiej strony Roma, która cały czas ma swoje problemy, która potrafi zagrać bardzo dobre spotkanie, potrafi mieć blackout, a potrafi być rażąco nieskuteczna, a później płacić za to srogą cenę. Tak jak w tym momencie trzeba nazwać chyba ten remis z potencjalnym, mimo wszystko spadkowiczem, wysoką ceną, jaką płacą Giallo Rossi. Tyle w temacie Romy. Zostawmy. Oczywiście zapraszam do komentowania, wyrażania swoich opinii. Ja tymczasem zapraszam do dyskusji na temat Derbów Mediolanu. Mediolan czerwono czarny Mieliśmy nadzieję ci sportivi, że ten hit kolejki będzie hitem, a nie kitem, no bo 23. kolejka zafundowała nam mimo wszystko duże rozczarowanie. No i co? Takim hitem chyba się okazał. Co o tym sądzicie? Gazetta dello Sport Il morso del diavolo. Diabeł ukończył mimo przewagi Interu, mimo pierwszej bramki Interu, to Milan wygrywa derby Mediolanu po dwóch bramkach Oliviera dla Interu trafia Iwan Perišić. Był hit. 40 tysięcy kibiców na trybunach. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak na Giuseppe Mazza. My przed telewizorami wszystko się zgadzało. Bohaterem Olivier Giroud. ten, który miał zastąpić i zastąpił Zlatana Ibrahimowicza. Corsa Scudetto riaperta. Walka, walka o Scudetto znowu otwarta, tak pisze pan Luigi Garlando, autor tego artykułu w gazecie De Sport. Nie chodzi tylko jednak o Giroud, zauważa redaktor. To zasługa całej drużyny, która nauczyła się męczyć, walczyć do końca i na dłuższą metę właśnie to zrobiło różnicę. Tymczasem na Razzurri, na kwadrans przed końcem, pisze dalej pan Garlando, uwierzyli, że ten mecz już wygrali i to właśnie ich zgubiło. Co Wy na to? My sięgnijmy do liczb, do statystyk. Te publikowane oczywiście w Corriere dello Sport. Milan altro Giroud, Milan kolejny Giroud, czy inny Giroud, w zależności od tego jak chcemy to rozumieć i tłumaczyć. 11 do 10 w strzałach dla Interu, 5 do 3 w celnych strzałach, również dla Nerazzurich. Posiadanie piłki 54 do 46 dla Milanu. Milan wymienił też o niemal 100 podań więcej od Interu, to warto zauważyć. Ogólnie statystyki względnie wyrównane. Koniec końców jednak to Milan po raz kolejny przerywa serię nieprzegranych meczów Interu na własnym boisku. 28 do tej pory, poprzednim razem zrobił to też Milan w październiku 2020 roku, teraz to znowu Rossoneri okazali się katem swoich rywali z zamiedzy no i Inter musi przełknąć tę gorzką pigułkę. Pytanie, jak interpretować epizod i jestem ciekawy waszej opinii, oczywiście z udziałem Oliwiera Giroud i Aleksisa Sancheza. Jeżeli jesteście ciekawi, jak oceniają to włoskie dzienniki, zapraszam, żebyśmy sięgnęli wspólnie do Gazety i Koriery, a odmieniają, co ciekawe, oceniają, co ciekawe, odmiennie. No to zobaczmy, najpierw od dajmy głos panu Mateo Dalla Vite z redakcji Gazety dello Sport. On pisze w ten sposób. Ziru najpierw dopadł piłki, dopiero w drugiej kolejności doszło do kontaktu z interistą. Sędzia widział całą sytuację, ocenił to jako dynamikę akcji i puścił grę. War nie mógł interweniować, bo interpretacja leżała w gestii arbitra głównego. Corriere dello Sport po prawej stronie i pan Dario Cervellati pisze w ten sposób. Ziru faulował Sancheza. Sędzia powinien był to odgwizdać. Interpretacja należała do niego, ale popełnił ewidentny błąd. War nie mógł interweniować. Obaj więc zgodni, że interwencja War nie mogła w tym momencie mieć miejsca, ale mm, zupełnie inna ocena w kontekście samej decyzji arbitra. Gazetta twierdzi, że faulu nie było z uwagi na pierwszy kontakt z piłką, czy wcześniejszy kontakt z piłką, a dopiero później z przeciwnikiem i to zadecydowało o dynamice całej akcji. Corriere twierdzi, że faul był ewidentny. A Amici Sportivi, co sądzą? Zapraszam do dyskusji. Tymczasem ja sięgam razem z Wami do rubryki Lepagelle. Gazetta dello Sport, bardzo proszę. Inter na szóstka. Milan oceniony wyżej na 6,5, Inzagi na 5,5, Pioli na 7. Wygrywa Pioli, choć bardziej to Inzagi przegrywa. Czytamy w opinii pana Fabio Licariego, bohaterem meczu Girus z 8 oraz Perisic z notą 7,5, czyli strzelcy goli. Najsłabsi Lautaro Martinez z piątką i Kessi z czwórką. bardzo krytykowany w prasie za to, że nie dojechał ani fizycznie, ani mentalnie na ten mecz, że głową był jeszcze na pucharze narodów Afryki. Un vero disastro prawdziwa katastrofa. Bardzo dobre oceny dla Majka Menio. 7,5 pół. Bohater, jeden z bohaterów Rossoneri w tym starciu. Dla Tonalego siódemka. Po stronie Interu za siódemki dla Brozowicza oraz Hakana Czalhanoglu. Kolejny dobry mecz przeciwko swojej byłej drużynie. Pan Andrea Ramazzotti rozdaje noty w Corriere dello Sport. W związku z tym zajrzyjmy do rzymskiego dziennika. W Milanie najlepszy Olivier Giroud. Ósemka w Interze Perisic. 7,5. Takie same oceny. Podobnie wybrani najsłabsi chociaż Ilpe Dziore w Milanie to Kessi, piątka, a w interze Samir Handanowicz z piątką oraz komentarzem, że należy go współwinić za bramkę na 2 do 1. Zdaniem pana Ramacottiego należy to zaliczyć na jego konto również, bo to dało się wybronić. 7,5 dla Majka Menió, 7 dla Tonalego, zaś w interze dla Dumfriesa oraz Dzeko tylko 4,5 dla Teo Hernandeza. Dla porównania od gazety Delo Sport Francuz otrzymuje notę 5. Tyle o Derbach Mediolanu. Gratulacje dla Milanu, dla Corsa Scudetto, Riaperta, czyli walka o Scudetto znowu otwarta, otwarta na nowo. Za chwilę powiemy też chwilę słowo o Napoli, które też dogania Inter na minus jeden punkt. W związku z tym dzieje się, dzieje się w Czubie Serie A. My zahaczmy na chwilę o nieoczywiste, ale wysokie i je warto docenić: zwycięstwo Lazio we Florencji z Fiorentino. Czemu nieoczywiste? No bo mówimy o Fiorentinie, która do tej pory królowała na własnym boisku. Średnia bramek na Artemio Franki w ostatnich meczach to. Niemal trzy na każdy mecz, a Lazio fatalnie sprawowało się na wyjazdach. Tymczasem przyjeżdża do Florencji i zgarnia całą pulę, wygrywając aż 3 do 0. Fatalnie zagrała zwłaszcza defensywa Fiorentiny. My sięgamy do Corriere dello Sport. Yy, no i od razu widać: czwórka dla najsłabszego, Nastasicia, a pozostali obrońcy otrzymują 5,5. Fiorentina zagrała po prostu słabo. Yy, sytuacja zgoła, odmienna. Teraz to La Lazio si Fabella a Firenze, czyli Lazio robi się. Piękne czy na pięknie we Florencji? Od razu statystyki. Zobaczmy, co ciekawe. Posiadanie piłki po 50%. Rzadko zdarza się taka sytuacja. Podań niemal tyle samo po obu stronach. Różnica tylko 15 zagrań na korzyść Lazio. Dokładność też prawie taka sama. 87% Fiora, 85% Lazio. Numerycznie mecz wyrównany, ale wynik 3-0 mówi sam za siebie. To Bianco Celesti byli ewidentnie lepsi bohaterem. Milinkowicz-Sawicz, który otrzymuje ósemkę od Corriere dello Sport. 7,5 dla Ciro i Mobile. 7 dla Zakaniego, więc atak Lazio poza Pedro, który dostaje 5,5, zagrał naprawdę dobrze. Po drugiej stronie atak na 5,5, taką notę dostaje nowy nabytek Fiorentiny Artur Cabral, jak również Krzysztof Piątek, który pojawił się na boisku później, wszedł już, jak czytamy, w rozstrzygniętym, czy przy rozstrzygniętym meczu i był za bardzo pilnowany, żeby cokolwiek zdziałać. Tak czytamy w komentarzu Corriere dello Sport. Do gazety proponuję zajrzeć na chwilę, żeby przeczytać wypowiedź Vincenzo Italiano, bo on skomentował tę porażkę, cytuję to pan Giovanni Sardelli. Italiano twierdzi, że nie jest ta porażka wynikiem decyzji na Mercato. No bo sporo komentarzy, że to dlatego, że nie było Wrachowicza, że on by sytuację, które miał Cabral wykorzystał. Ja osobiście proponuję wstrzymać się z tego typu osądami już po pierwszym meczu, obserwować. Tymczasem Italiano twierdzi, że porażka była efektem błędów popełnionych przez Fiorentinę. Powiedział: Uważam, że choć jest zbyt wysoka i nie odzwierciedla obrazu meczu, to jest to wynikiem zbyt mocnego przeciwnika i zbyt wielu błędów, które my popełniliśmy. Dlaczego wybrał taką, a nie inną formację? Zapytano o to, ponieważ zapowiadany był m.in. Krzysztof Piątek w podstawowej 11 Powiedział tak: Decyzje zasugerowały mi obserwacje na treningach i analiza pracy poszczególnych zawodników tak wyjaśnił swoje wybory 44-letni Włoch. Tyle z wczorajszej prasy, drodzy amici Sportivi. No to czas przejść do dzisiejszego. Primo Piano, kto dołączył, w tym momencie kto kliknął w menu na dzisiejszy przegląd włoskiej prasy. Serdecznie zapraszam do zostawienia lajka. Like Dzięki serdeczne za każde wsparcie. No a dzisiaj też się dzieje. Wczoraj mówiliśmy na okładkach Olivier Ziru. Dzisiaj bez zaskoczenia. Możecie zgadywać, możecie obstawiać każde pieniądze. Oczywiście Dusan Wlachowicz, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista to primo piano z 7 lutego 2022 roku. Tutto Sport, Juve, ty też jesteś w grze. W jakiej grze? Zdaniem turyńskiej gazety w grze nawet o Scudetto, stąd ta trójkolorowa tarcza na jedynce turyńskiego dziennika. Corriere dello Sport, Juve, nuova forca, nowa siła. Juve, Gazzetta dello Sport, radość Wlachowicza i radość z Wlachowicza. Do tego Tutto, Tutto Sport wspomina o zwycięstwie Napoli, zredukowaniu stanu punktowego w tabeli do Interu i tym samym pojawia się hasło a cerchiata". Inter staje się otoczony zagrożony Nerazzurri nie mogł być już pewnie obrony tytułu mistrzowskiego zdaniem włoskiej prasy dziennik Il Romanista to wspomniane przeze mnie wcześniej zdjęcie Mourinho i Zaniolo oraz hasło u twojego boku Altrafianco na układce po, po raz kolejny ty rada o niesprawiedliwym traktowaniu przez arbitrów w środku dzisiejszego wydania znowu seria artykułów na ten temat o tym już jednak powiedzieliśmy tego już w tej części przeglądu nie zachaczamy ale chciałbym żebyście wiedzieli że ta narracja trwa. Oczywiście zapowiedzi meczu Romy z Interem w Mediolanie, w Pucharze Włoch, ale głównie dzisiaj dziennik cały czas zajmuje się zremisowanym meczem z Genoa, a w zasadzie nie tyle meczem, co traktowaniem Romy przez arbitrów. Ja tymczasem proponuję, żebyśmy przegląd dzisiejszej prasy zaczęli od niespodziewanej porażki Atalanty z Cagliari. Atalanta dużo gorzej radzi sobie na Gewi Stadium niż na wyjazdach. W tym sezonie na wyjazdach jest najlepsza w ogóle w Serie A. Tymczasem, no, chyba nikt się nie spodziewał, że to. Kaliari walczące rozpaczliwie o utrzymanie, przyjedzie do Bergamo i wyjedzie z kompletem punktów. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport. Blitz, Kaliari, Con Pereiro. Szturm, Kaliari razem z Pereiro. Cóż, Atalanta dominuje, a Kaliari strzela. Co to była w ogóle Amici za partita w drugiej połowie? Pierwsza połowa znowu nie zapowiadała takich emocji, podobnie jak mecz Rome z Genoa, tymczasem Kaliari przypuszcza szturm. Blitz to szturm po włosku. Kaliari walczące o utrzymanie, pokonuje Atalantę, o top 4 od razu sięgniemy do statystyk posiadanie piłki 60-40% dla Atalanty. Strzały 10 do 7 dla Atalanty, ale to Kaliari, co ciekawe, oddało więcej celnych strzałów 4 do 3. Podania 579 do 382 dla Atalanty. Ladea też znacznie dokładniejsza. Częściej dośrodkowująca, 17 do 7. Sporo fauli po obu stronach, sypały się żółte kartki, ale to ostatecznie Kaliari wywozi z Bergamo bezcenny, bezcenny komplet punktów. Ja tymczasem przy okazji dziękuję, że dołączyliście do nas. W Eleven Sports. Było mi niezmiernie przyjemnie komentować ten mecz razem z Julkiem Kowalskim, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za Waszą aktywność pod hashtagiem włoska robota, bo lubimy nawiązywać do Waszych komentarzy. Sięgniemy do Gazety dello Sport, zobaczmy, jak oceniane są oba zespoły. Gazeta dello Sport pisze: Palomino nie wystarcza. Super Pereiro się rozkręca i Kaliari uderza, zadaje cios, skuteczny cios Atalancie. Gaston Pereiro, bohaterem spotkania z najwyższą notą 7,5, najlepszym graczem Atalanty, Palomino 6,5. Kaliari ocenione jako zespół na 7,5. Atalanta, zwróćcie uwagę, tylko na 4,5. Bardzo niskie noty dla podopiecznych Gianpiero Gasperiniego, 4,5 dla Jim tego i Malinowskiego, 5 dla Zapakosty, Muriela i Pessiny, 5,5 dla Pécelli, Kopminersa, Bogi, Pasalicia. To nie jest Atalanta, którą znamy z najlepszych meczów. Dublet u Urugwajczyka w 19 minut sprawia, że Atalanta przynajmniej tymczasowo, bo ma zaległy mecz do rozegrania, ale tymczasowo wypada stop 4. A już najbliższy ligowy pojedynek właśnie z Juventusem, który przed chwilą Atalantę wyprzedził, ale o Juventusie za chwilę. Lepagelle z Corriere dello Sport. No właśnie, zwróćcie uwagę na tytuł Boga Esordio Negativo. Jak to przetłumaczymy? Doskonale wiecie, bo wiecie co to znaczy Ezordio, czyli negatywny czy kiepski debiut Bogi w Atalancie. Boga nie odmienił losów tego spotkania, a my sięgniemy do not 5,5 dla byłego gracza Sassuolo, najlepszy Pereiro, no to 7,5, Siódemka dla Graciego Goldanigi, Lovato, dla którego to było Ezordio. W barwach z kolei Kaliari. Lowato były gracz Atalanty. Oraz Kranio również z notą 7. W Atalancie najlepiej oceniony Kop i Palomino, ale to tylko szóstka, reszta poniżej tej noty. Najgorsze Jim City z notą 4,5. No a co? A my czekamy na najbliższy podcast z serii Brawi Ragacji i opinię Marcina Jerzyka na temat tego, co wydarzyło się w tym sympatycznym lombardzkim miasteczku. Tyle o Atalancie. Zobaczmy, co tam w Neapolu. A w zasadzie w Wenecji, bo mecz był rozgrywany w Wenecji, ale wokół Neapolu skupia się Narracja proponuje zacząć od okładki. Okładki Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, bo tam Wiktor Oziman i wielkie hasło: Krediamo Ci, wierzymy. Wierzymy w co? Wierzymy. Scudetto. Napoli na miarę Scudetto pisze Corriere dello Sport. Wygrywa w Wenecji 2-0. Redukuje stratę do Interu do jednego punktu. Nie najlepszy mecz Neapolitańczyków, ale ważne, że skuteczny i na zero z tyłu. To Corriere dello Sport. Zaglądamy od razu do tego wydania, żeby zobaczyć, co tam piszą dro drodzy panowie, drogie panie. Zobaczmy na statystyki. Posiadanie 66 do 34 w procentach dla Napoli. 16 do 7 w strzałach, 6 do 3 w strzałach w bramki, Ponad dwa razy więcej wymienionych podań i dużo wyższa dokładność zagrań w wykonaniu Neapolitańczyków. Napoli zdejmuje maskę. To oczywiście nawiązanie do wizerunku strzelca jednego z goli, Wiktora Ozimena, Zdejmuje maskę i tym samym się demaskuje w pozytywnym sensie. Napoli również powalczy o Scudetto, co zresztą przyznaje po meczu cytowany po prawej stronie sam Luciano Spaletti. Obecna sytuacja w tabeli to szansa również dla nas. Na szansę, Anke noi, powiedział włoski szkoleniowiec. My tymczasem sięgnijmy do rubryki Lepagelle. Tym zajmuje się dzisiaj w kontekście Napoli pan Antonio Giordano. No. Najlepszy, Wiktor Oziman, on zgarnia siódemkę, najsłabszy, niestety, ten, który miał pozytywnie odmienić Wenecję, czyli Nani. On tylko z piątką w obozie Wenecji przeważają noty 6 i 5, 5 tymczasem w Napoli siódemka dla Lobotki 6,5 dla Ospiny Di Lorenzo, Rachmaniego, Żłana Jezusa, Mario Rujego, Fabiana Ruiza i Politano. Piotr Zieliński z szóstką i komentarzem musiał zajmować się kryciem, musiał wiązać ze sobą formację, krążył gdzieś wokół własnego talentu. Tak napisał o nim pan Antonio Giordano, a my mówimy Wenecja, Napoli 0 do 2. No i robi się ciekawie i gęsto w czubie tabeli. No to zajrzyjmy, co tam się wydarzyło w Turynie. Długo oczekiwany debiut Duszana Wlachowicza, oczywiście Denisa Zakari również i debiut idealny. Dzisiaj na językach wyłącznie niemal Serb. Otwieramy Gazetę dello Sport. La Juve a Cambiato Faccia. Juventus zmienił twarz. To już inna twarz Juventusu. Byli tacy, którzy nie wierzyli, że Allegri wystawi Wlachowicza i Zakari już w pierwszym meczu w podstawie, ale jednak debiut idealny, debiut wymarzony, debiut w najlepszym stylu. Obaj nowi gracze z bramkami. Juventus wygrywa 2-0. Serb trafia do bramki Werony już w 13 minucie. Spotkania po bardzo dobrym zagraniu Paulo Dybali, Juventus inny, odmieniony, wygrywa i wyprzedza Atalantę w tabeli, a my sięgamy do Corriere dello Sport, żeby sprawdzić, jak tam to wszystko przedstawia się w statystykach, bo to nieoczywiste. Zobaczmy, Juventus 11 strzałów, Elas Verona 13, ale w celnych strzałach dominacja Bianconerich 8 do 1. Elas Verona rażąco niedokładny pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Posiadanie piłki 53 do 47 ale dla Elasu Verona. Elas też dokładniejszy w podaniach, których również wymienił więcej. Ela częściej dośrodkowywał 19 do 9. Numerycznie poza celnymi strzałami to werończycy byli górą, ale yy, to Juventus oczywiście wygrał, był bardziej skuteczny, dokładny, konkretny. Co ciekawe, Juventus ani razu nie dał złapać się na spalonym, i to mimo Alvaro Moraty w składzie, bardzo wysoko ocenianego, zresztą do ocen za chwilę przejdziemy. La Juve a fatto Tredici, czytamy w artykule, to tytuł, to nawiązanie oczywiście do 13 minuty, w której bramkę zdobył Wlachowicz. ale Fare Tredici, to warto wiedzieć, to we Włoszech również trafić szóstkę w Totka. W związku z tym można ten tytuł artykułu przetłumaczyć jako Juventus trafił szóstkę w Totka, tymi transferami, które okazały się po prostu w punkt przynajmniej w pierwszym meczu, choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak samo jak namawiam, żeby nie oceniać meczu Fiorentiny przez pryzmat Duszana Wlachowicza. Tak samo pewnie, choć kibice Bianconeri, w tym oczywiście ja, cieszą się z wygranej Juventusu z Elasem po bramce Duszana Wlachowicza. Zobaczmy jednak, proponuję, jak to będzie przedstawiało się w dłuższej perspektywie czasu. Choć Juventus z Wlachowiczem to inny Juventus, przynajmniej w tym spotkaniu i nie bez, zaskoc... nie bez powodu i bez zaskoczenia. Duszan Wlachowicz dzisiaj z osobnymi, dedykowanymi sobie artykułami w obu gazetach – Edzia Dusan Mania. To tytuł artykułu pana, pani Fabiany Della Valle w gazecie Delo Sport. To już Dusan to już mania wokół Duszana, Dusan Mania. Ehm, zresztą pani Della Valle cytuje wypowiedź szczęśliwego serba po meczu, publikuje jego statystyki. To samo robi pan Roberto Perrone w Corriere dello Sport. Święty Wlachowicz, już takie hasła nawet padają w prasie. To prawdziwa radość. No i pan Perrone wypomina, Portugalczyk Ronaldo potrzebował czterech meczów, żeby zdobyć bramkę po przejściu do Juventusu. Wlachowicz nie miał tyle czasu i postanowił działać dużo szybciej. Tak trochę przekornie pisze włoski redaktor. My oczywiście wiemy, że nie uciekniemy od takich porównań. Oczywiście przytaczany też przykład Gonzalo Iguaina, który szybciej zdobył bramkę po tym, jak zmienił barwy klubowe na te biało-czarne. No, będziemy się temu przyglądać. Póki co oczywiście też bez zaskoczenia Duszan Wlachowicz, wybrany bohaterem tego spotkania, 7,5. Dla Il Migliore tego meczu to no, wymarzony początek, wymarzone esordio, wróćmy do słowa dnia. Juventus ocenione przez Gazetę dello Sport na siódemkę, Verona na 5,5. Nie ma najsłabszego w Juventusie, jest tylko Ilvoto Piubasso, czyli ta najniższa. Danilo z szóstką. Ta szóstka to większość ocen w Elasie. El Verona w Elasie El otrzymuje najlepszą notę 6,5. Montipo piątka najsłabszy Kazale. Tymczasem wśród innych not 7 dla Zakari, dla Paulo Dybali, 7,5 dla Alvaro Moraty za bardzo dobre spotkanie. 6,5 dla Niezłego Rabio, to też trzeba odnotować, oraz dla Delichta i Kieliniego. 6,5 w ekipie. Lasu Verona, m.in. dla Lazowicza. Corriere dello Sport, sięgnijmy, zobaczmy, jak ocenia graczy obu zespołów. 7,5 dla Wlachowicza, 4,5 dla najsłabszego, zdaniem Corriere Casale. 7 dla Zakari i Dybali, 7 z połówką, czyli 7,5 dla Moraty, analogicznie więc jak w mediolańskim dzienniku, no ale powiedzmy też o notach Polaków. Wojciech Szczęsny z szóstką od obu dzienników. W obozie Rywala zadebiutował z kolei Mateusz Praszelik, warto to zauważyć. Od gazety noty nie dostał. Senca Woto zbyt krótko, zdaniem mediolańskiego dziennika, wystąpił na boisku, zaś w korierę przyzna, przyznało mu szóstkę i doceniło groźny strzał, który oddał w końcówce meczu. I wspomnijmy na koniec o urazach Kieliniego i Zakari. Co wiemy? W przypadku Kieliniego, Kieliniego drodzy amici sportowi, chodzi o problem z łydką, w przypadku Zakari, on potłuczony, potłuczony po tym meczu, jednak jeszcze nie wiemy czy i jak długo potrwa przerwa w grze obu zawodników. Dopiero dzisiaj przejdą szczegółowe badania, które na chłodno, jak pisze redakcja Koriery dello Sport, pozwoli ocenić ich Sytuację. A skoro już o Polakach powiedzieliśmy, to Polacy grali też w innych meczach, w związku z tym na koniec proponuję, hmm, lub prawie na koniec, na prawie sam koniec poruszyć noty, temat not Polaków w innych zespołach. Wspomnijmy chociażby o Sambdoli, która pokonała wysoko Sassuolo 4 do 0, a tam zagrał w jej ekipie hmm, Bartosz Bereczyński. Zwróćmy uwagę, Sensi najlepszy ciekawy transfer. W związku z tym, podobnie jak Duszan Wlachowicz Ezordio Positivo, debiut jak najbardziej udany, Bereszyński otrzymuje siódemkę i bardzo dobry komentarz słuchajcie, że jest już niemal weteranem Bluczerkiatich. Mecz bez błędów Polaka, tak chwali piłkarza Gazeta dello Sport, no ale grało nie tylko Sasuolo i Sampdoria, Bologna bezbramkowo zremisowała z Empoli, grali więc też Łukasz Skorupski i Szymon Żurkowski. Skorupski z czystym kątem, nota 6,5, doceniony m.in. za wygrany pojedynek z rodakiem właśnie Szymonem Żurkowskim, który otrzymuje z kolei od gazety szóstkę i komentarz, że kreuje kilka ciekawych sytuacji i jest aktywny przez cały mecz. Dzisiaj Polacy więc z dobrymi notami może poza Krzysztofem Piątkiem, który po prostu niczego nie wskurał będąc na boisku w końcówce spotkania, chociaż w końcówce pojawił się też Praszelik, a coś tam zrobił, oddał przynajmniej groźny strzał, za co został pochwalony. No i na koniec ciekawostka, skoro jesteśmy przy temacie Sambdori. Mówiłem w forfanie w wstępie, że do Serie A może wrócić Stary, dobry znajomy. O kogo chodzi? Może zacznijmy od negatywnej informacji z kontuzją, prawdopodobnie poważną, Gabbiadini w Sampdorii. Problemy z kolanem. Dzisiaj przejdzie badanie rezonansem magnetycznym, i oczywiście trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządku. W porządku nie jest, ale żeby jak najszybciej doszedł do pełni sił. No i Sampdoria szuka uzupełnienia składu, kto może wrócić do serii A. Sebastian Dziowinko, moi drodzy. Sebastian Dziowinko może zastąpić Gabia Diniego, który wypada z gry na jakiś czas. Informacje podali już Gianluca Di Marzio i Fabrizio Romano na Twitterze. Całkiem więc możliwe, że filigranowy Włoch wróci na półwysep Apeniński i będzie znowu grał w Ojczyźnie. To ciekawa kandydatura do uzupełnienia składu Sampdorii. Jeszcze teraz, jeszcze na rundę rewanżową. Drodzy Amici Sportivi, cóż, tyle na dzisiaj. Przypominam, w tym tygodniu pół, ćwierćfinały Pucharu Włoch, dzisiaj jeszcze mecz Salernitany ze Specją, czyli zabójcza walka o utrzymanie zespołu, który wymienił czy zakontraktował 11 nowych zawodników ze specją, która ma szlaban transferowy, więc nie mogła zakontraktować nikogo. Jak to wszystko się rozstrzygnie? Nowa Salernitana ze starą specją, warto oglądać. Piotr Dumanowski, Dominik Guziak na mikrofonach, więc będzie co oglądać i czego słuchać. A już jutro o 21.00 mecz Inter Roma, w środę o 21 milan Lazio, w czwartek o 18 Atalanta Fiorentina, w czwartek o 21.00 Juventus Sassuolo, w tym tygodniu od Calcio praktycznie nie odpoczywamy, może to i lepiej. Ja zaś właśnie sobie uświadomiłem, że nie zajrzałem do rubryki Domanda del Giorno, a przecież dzisiaj dotyczyła Juventusu. No to nadrabiamy szybciutko, a myśli Sportivi. Czemu nic nie mówicie? Na co stać Juventus z Wlachowiczem i Zakarią w rundzie rewanżowej tego sezonu? Czy jedna kółka wiosnę czyni, czy nie czyni? 47% z Was uważa, że to nadal będzie top 4, ale nie możemy mówić o niczym więcej. 33% twierdzi, że podium, 6% wicemistrzostwo, 9% z Was, a w głosów już oddanych ponad 300% twierdzi, że Juventus ma szansę powalczyć o Scudetto. 5% opowiada się za miejscami 5-6. Ja zaglądam do kilku komentarzy. Mati, którego serdecznie pozdrawiam, w tym sezonie myślę, że zajmą czwarte miejsce, natomiast już w przyszłym sezonie, kto wie, być może znowu po dwóch latach przerwy Juventus z takim napastnikiem jak Vlaho powalczy o Scudetto. Mateusz Żurawiecki, top 4 w tym sezonie to max. Kolejny sezon, walka o mistrza z duszanem na pokładzie. Kostucha, czyli trener, trener może kiedyś trener. Fan Interu Mediolan postawiłem, że na podium mogą skończyć sezon. Typ Przypowałbym miejsce numer 3. Pierwsze, dwa zarezerwowane dla klubów z Mediolanu. No i za jeszcze e, poskroluję i mamy kogo? Mateusza Łośko, na przykład. Interu, Milanu i Napoli już nie dogoni nikt. Juwe stać na top 4, ale równie dobrze mogło skończyć na 5-6. Wygryzieni przez Atalantę. Na pewno będzie ciekawie, drodzy amici sportowymi Mija 30 minuta naszego przeglądu. To znak, że czas kończyć i życzyć Wam miłego dnia. Dobrego tygodnia. Dźwignijmy to, e, śniegiem sypnęło, przynajmniej tu pod Warszawą, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. E, w związku z tym życzę Wam dobrego dnia. Buona giornata na Amici Sportivi. Ciao.